A, miałem mikrofon wyciszony od pewnego czasu, ale przejąłem jeden wiatrak, co już nawet tutaj nie pokazywałem wam. No i z tym sobie tutaj powalczyłem. Ognistym. A my zabieramy paczkę gildii. I mamy naprawić nadajnik w pobliżu wieżowca VNC. Daleko to jest? 525 metrów. To się zobaczymy w pobliżu. My jesteśmy chyba w pobliżu tutaj. Tego miejsca chyba. Tak przynajmniej podejrzewam. Od Lavan. No bo to jest podobne. Mamy się dostać na ten budynek. Na tym budynku wiem, że byłem. Próbuję sobie przypomnieć, jak ja tam leciałem. Chyba tędy. Zróbmy to inaczej. Ja bym musiał i tak wejść na BNC ponownie, żeby zdobyć inhibitor. A, różne przyciski były. Nie zwróciłem uwagi. Nacisnąłem chyba na dach. Bo z dachu wiejski będzie tam najłatwiej się dostać na tamten budynek. Ale ładnie, dojechaliśmy na dach. Myślałem, że będę musiał się spinać na to wszystko. A tu do questa to po prostu sobie zeskoczymy i tam jakoś dolecimy. Tylko teraz tak, ja bym chciał inhibitor zgarnąć. Czy to będzie ciemna strefa, czy nie? Ile rzeczy tutaj opuściłem wtedy? Nie lubię tych młotów. Okej, już widzę. Tu jest okno, o którym mamy wejść. Wróciłem na dach. I musimy się jakoś tam dostać. Elegancko. Tylko jedna sztuka. Spodziewałem się trzech. Dostaliśmy taki właśnie
kodzik do sejfu. Same piątki. Mogłem się przespać na górze. Pięć, pięć, pięć. Może pierwszy będzie pięć, pięć. Też nie. Jeśli ty jesteś 555, to ja jestem. Pięć, pięć, sześć. Sześć, sześć, sześć może? 5-5-4 będzie. A jednak 6-6-6. Co to było? Ten budynek, który mnie interesuje. Liczę, że dolecę sobie z tą stroną. Bym chciał od razu może na tą antenę wlądować. Okej. Okay. By się na to nie spinać później. Elegancko. I naprawmy. Ups. I włączyć. Teraz 30 metrów w dół, tak? Nie. Nie, 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 nie. Uff. Chciałem sprawdzić, czy przeżyję z 30 metrów. Ale na szczęście się udało w ten sposób. Siedemdziesiąt dziewięć metrów kabla. No szczęście, mamy spory zapas. Ty robisz tak wysoko? Najbliższe spanie mamy tutaj. I tam chyba będę chciał uderzyć. A, jeszcze tutaj mamy zwięz i dostanie się. I tu pewnie będzie jeszcze sprzęt wojskowy do zgarnięcia.
Dobra, tam jest wyro, które mnie interesuje. Elegancko. Idziemy spać. I mamy punkt parkouru. Chyba mieliśmy iść po ślisk, więc następne to będę chciał zrobić. No jesteśmy w tej kawiarni. Co tu dokładnie znaleźć, to nie mam pojęcia. Trochę już nad tego questa nie pamiętam. Przepraszam, nie zdążyłem. Zostawiłem poradnik na temat parzenia kawy u Sharon, koło stacji metra Central Loop. Przestudujcie go porządnie i powodzenia. Mamy do przeszukania kolejną kawiarnię. Hayden, jesteś tam? Dołącz do nas w barze. Nas? Jakich nas? Frank? Do baru to jeszcze za jakiś czas dołączymy. No i tu mamy kolejną kawiarenkę. Ouch. A ty cisza. Ty się nie drzyj. Syfu narobiłeś w tej kawiarni. Taki był. Poradnik. Długie i jak zapewne powiedzieliby niektórzy, niepotrzebnie szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania idealnej kawy. I to mamy zanieść do gońców. No i znajdujemy się u gońców. I to wygląda, że to jest tyle zadania. Możemy sobie tą skrzynię od razu otworzyć. Mam na dwie. No i głównie kryształy dostaliśmy. Ale teraz tak, ja bym chciał zadanie. Tolga, mam anomalię. Nie podoba mi się to. Pośpiesz się! Długo stabilna nie będzie! Szybko! Denerwujące jest to, że muszę mieć... wybraną. Jest niestabilna. No świetnie. Linkę, a nie ma jakiegoś dedykowanego przycisku pod to. Połowa drogi. Muszę przyspieszyć.
Co my tu mamy? Ups. Elegancko. Pięknie. Jakiś skrót, jakiś taki mały. Zauważyłem w pewnym momencie. Przy którejś próbie. Okej. Najbardziej prawdopodobne dla mnie jest to. Okej. Teraz powinien być tam. Elegancko. Czy to oznacza, że się dostaliśmy? Szukam tego punktu. Dolga, zrobione. Szczelina się otwiera. Tak, na niebie widać światło. Łączność się urwie, kiedy tam wejdziesz, więc jesteś zdany na siebie. Pamiętaj, zabij siebie, zabierz maszynę i przynieś ją tutaj. Rozumiesz? Rozumiem. Do zobaczenia wkrótce. Teraz powinniśmy chyba wybrać te gogle widmowe, nie? Na tym dachu nic więcej nie mamy do zrobienia. Na szczęście nie. Zabij siebie. Jasne. A więc do dzieła. Nigdy nie jest łatwo zobaczyć drugiego siebie. To nie to samo, co patrzeć w lustro. Niby to samo, ale jednak nie. Czujesz, że coś jest nie tak. Tak, to dziwne. Nieprzyjemne. Jeśli to ma jakieś znaczenie, pewnie niewielkie. Przykro mi, że muszę to zrobić. Nie chodzi o ciebie, tylko o infekcję. Nie chcę, żeby się rozprzestrzeniła. I dlatego chcesz zniszczyć cały wszechświat. Rzecz w tym, że twój wszechświat nie wpływa tylko na twój wszechświat. Przebija się przez słabe punkty rzeczywistości. Widziałeś, jak różne rzeczy przechodzą, prawda? Więc tu jest ładny, czysty, nieskażony wszechświat, a tu twój chory wszechświat pełen wirusów. Wystarczy jedna szczelina, jeden wyłom i mamy pacjenta zero. Bum, i szlak trafia całą planetę. Kurwa, nawet ty jesteś zarażony w tym wszechświecie. Może ty będziesz pacjentem zero gdzieś indziej. Dobra, rozumiem, serio, ale maszyna Tolgi to naprawi. Tak, że nic nie będzie się przedostawać. Nie musisz tego robić. Czy zaryzykowałbyś losy całego wszechświata, mnóstwa wszechświatów, licząc na to? Nie. Infekcję trzeba wyplenić. Więc chcesz wymordować wszystkich w całym wszechświecie, tak po prostu. Twoja ziemia ma ile? Tysiące? Góra parę milionów pozostałych przy życiu. Planeta bez infekcji ma miliardy. Posłuchaj, wiem, że to okropne. Wiem. Ale widziałeś, do czego prowadzi infekcja. Możemy ją powstrzymać. Spójrz na to z szerszej perspektywy. Zapomnij o swojej chorej rzeczywistości i ocal miliardy innych.
Ta anomalia. Sprawimy, że stanie się niestabilna i ten zarażony wszechświat zniknie. Wystarczy odrobina energii kinetycznej skierowanej we właściwą stronę i reakcja łańcuchowa doprowadzi do jego unicestwienia. Jeden cios, jedno uderzenie i wszystkie inne wszechświaty będą bezpieczniejsze. Musi być inny sposób. Ja takiego nie widzę. A więc co wybierzesz? Nadzieję? Czy pewność? O kurczę, dają nam wybór. Więc ja mam wybrać. Nie wierzę, że to mówię, ale masz rację. Może trafię za to do piekła. Ale chyba warto, jeśli uda się powstrzymać wirusa. Całe życie spędziłeś w piekle, Aiden. Ale w ten sposób możemy zatrzymać to piekło. A, to nam gra zakończyło. Mam nadzieję, że będę mógł rozpocząć od tego punktu z tym wyborem, bo jeżeli nie, to kiepsko. Czyli znaleźliśmy takie dodatkowe zakończenie gry. Mi się udało grę wczytać, nie mam już tego zadania, więc będzie, jeżeli będziemy chcieli poznać inne zakończenie questline'u Tolgi. Znam się na szachach. To będziemy musieli przejść w grę drugi raz, co gdzieś tam za jakiś czas nastąpi. Tylko raczej na pewno nie od razu po tym, jak przejdę tą wersję, którą przechodzę. Tylko dopiero gdzieś tam musi trochę minąć czasu. Nie ukrywam, że troszkę mi się to już lekko dłuży, grając jedynkę, potem dwójkę. No, ale tak, co my mamy do zrobienia ogólnie jeszcze? Będę chciał zrobić streama. Pytanie, co tutaj... A, tu też był bieg do zrobienia. Bo na drugie podejście bym chciał mieć już wbitą rangę 9. I wtedy chyba, 9 ranga już nam daje dostęp do legendy. Tu już zaraz będziemy mieli 2 punkty, więc zostaną 4 punkty do zdobycia. Raz, 2, 3, 4, 5. No, czyli następny poziom to już będzie legenda. I to będę chciał mieć zrobione na nową grę. To będziemy grali nową grę plus, gdzie będziemy robili rzeczy inaczej. I podążali ścieżką SP. Będę chciał zobaczyć, jak ta gra się wtedy zmieni. Więc ten obszar cały jeszcze mamy do zrobienia. Tutaj mamy jakąś misję poboczną, tu mamy misje poboczne. Misje poboczne będą w kolejnym odcinku. Będę chciał zrobić streama, żeby dotrzeć do tego budynku, po jakieś tam rzeczy. Tu chyba jest konwój. A to sobie to sprawdzimy. Będę chciał zebrać wszystkie inhibitory, jakie są dostępne. Ten jest za sejfem. Nie mam kodu do niego. No ale fajnie by było mieć już tą rangę 9 wbitą. To też nam sporo by ułatwiło. Bo bronie, które mam, to z tego co rozumiem, skalują się do poziomu mojego. Czyli jak będę miał rangę 9, to one się powinny nam zeskalować. Przynajmniej tak to rozumiem, ten znaczek. Więc to mi się podoba. To od razu na części. Trochę broni schowałem do schowka, których nie używam i nie chcę używać, typu jakieś topory dwuręczne i tak dalej. No, ale to tyle. Nie przeciągając. W tym odcinku było wszystko. Gra z wami
patyku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego odcinka. Hej, hej!